Co roku umiera jedno nieduże miasto na Śląsku. To przenośnia, ale dane statystyczne są nieubłagane. Rok do roku na Śląsku jest około 30 tysięcy mieszkańców mniej. To tak, jakby z mapy zniknął na przykład Myszków, Żywiec czy Czelać. Dla przykładu w 2022 roku w Dąbrowie Górniczej urodziło się około 460 nowych mieszkańców. Zmarło prawie 1400 osób. Rok 2021 kończyliśmy liczbą 111 tysięcy mieszkańców. Rok 2022 skończyliśmy liczbą 109 640 mieszkańców. Jest to stała tendencja na podobnym poziomie, natomiast z drugiej strony też w Dąbrowie Górniczej cały czas pojawiają się nowe inwestycje mieszkaniowe, pojawiają się nowe inwestycje prywatne. Spadek widoczny jest też w Tychach. Tam urodziło się 1230 dzieci, a zmarło 1551 osób. Statystyki z ubiegłego roku są znacznie lepsze niż te z 2021 roku, gdy odnotowaliśmy mniej aktów urodzenia, bo było ich 667, a aktów zgonu 1667. Więc gdybyśmy porównali sobie te dwa ostatnie lata, to widzimy tu tendencję wzrostową, to znaczy więcej osób się rodzi, a jednak mniej osób umiera w stosunku do roku 2021. W całym województwie najszybciej ubywa mieszkańców Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Częstochowy. Dużo lepiej sytuacja wygląda w powiecie pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim i rybnickim. Taką sytuację notujemy od 2010 roku. Do tego momentu zdecydowanie notowaliśmy nadwyżkę liczby urodzeń nad zgonami. Od 2010 roku, kiedy te liczby spotkały się ze sobą i ten bilans jak gdyby wyszedł na zero, notujemy niestety dramatyczny wzrost liczby zgonów, a zmniejszającą się liczbę urodzeń dzieci. Urząd Statystyczny ma na razie dane za pierwsze półrocze 2022 roku. Patrząc jednak po statystykach z poszczególnych miast, nic nie wskazuje, aby sytuacja demograficzna szybko się zmieniła.